Rzuciłyśmy wszystko to, co mogłyśmy rzucić, zaangażowałyśmy się w pracownię. Przede wszystkim siostra Sylwia Klaman, która jest odpowiedzialna za pracownię, ona rozdziela nam obowiązki, a my wszystkie, które możemy się zaangażować, przychodzimy choćby na chwilkę, choćby każda posługa jest ważna. Jeżeli ktoś nie umie szyć, może prasować, może zaprasowywać, może zakańczać nitki, może wycinać materiał, więc pracy jest dość dużo. I te maseczki są oczywiście za darmo robione i za darmo rozdawane. Rozdawane wszystkim na terenie naszej parafii, ale też nie tylko. I ubogim, i seniorom też ksiądz proboszcz wpadł na taki pomysł, żeby wraz z życzeniami świątecznymi wkładać taką maseczkę do skrzynki pocztowej każdego parafianina. Chciałyśmy wyjść naprzeciw też, tak jak inne siostry zakonne. Jest to nasza posługa miłosierdzia w tym momencie, nasze włączenie się w Kościół i w społeczeństwo. Więc my też na ile możemy, na tyle poświęcamy swój czas, także wolny.